Służba pojedynczego sługi Bożego. Są różne dary, którymi mieliśmy przywilej już się zajmować, które zostały dane Kościołowi przez Jego wywyższoną głowę, Pana Jezusa Chrystusa. I jest też kwestia taka, że należy zająć się tematem indywidualnej służby. Lecz zanim to zrobimy, przypomnijmy sobie, że analizujemy kwestię służby w Kościele Boga Żywego, tak jak znajdujemy ją w Piśmie Świętym. Moim celem nie jest rozważenie różnych praktyk stosowanych w chrześcijańskich denominacjach, ani też opinii dzisiejszych teologów, ani też tego, co przyjęte jest przez większość za zwykłą procedurę poprzedzającą aktywne rozpoczęcie służby. Kluczowe jest, co powiada Pismo. Pytanie to jest jedynym, jakie stawia sobie posłuszne dziecko Boże, którego gorącym pragnieniem jest wykonywanie wyłącznie woli swego Pana i Zbawiciela. Jakie są wskazówki od Pana Jezusa w tej sprawie? Dla szczerej, sumiennej duszy posłuszeństwo wobec Słowa Bożego jest rzeczą absolutnie nadrzędną. Dla człowieka, który kieruje się Słowem Bożym, doprawdy niewielkie znaczenie mają ludzkie opinie, zdania, praktyki i poglądy. Za Izajaszem powiedziałby taki wierzący: do objawienia i do świadectwa, jeśli nie będą mówić zgodnie z tym hasłem, to nie mam dla nich jutrzenki. To dlatego, że nie ma w nich światła, mówi Izajasz 8:20. Szczerze jestem przekonany, że Pan dał nam w swym słowie wyraźne pouczenia i wskazówki co do porządku Jego Kościoła oraz postępowania Jego sług sprawujących służbę, jak też zresztą odnośnie do wszystkich innych spraw, i że nie pozostawił nic dla naszego własnego wyboru i rozstrzygnięcia. Ścieżka Kościoła i jego porządek są jasno wytyczone w Piśmie, tak samo jak droga zbawienia czy jakakolwiek inna prawda. Naszym zadaniem jako dzieci Bożych jest znaleźć ją i przyswoić sobie myśli Pana odnośnie do każdej z tych kwestii. W Księdze Dziejów Apostolskich znajdujemy Bożą relację wizerunku Kościoła za życia apostołów. Kościoła, który założył i zbudował Chrystus. Natomiast w listach, zwłaszcza w listach apostoła Pawła, mamy obfitość inspirowanych wskazówek i pouczeń co do jego porządku i funkcjonowania w tym świecie. Szczególnie pierwszy list do Koryntian przedstawia nam porządek Kościoła. Pisma apostolskie przedkładają nam Boży porządek dla Kościoła w każdym okresie jego trwania. My mamy przyjrzeć się temu wzorcowi i podążać za nim, nie zaś czynić to, co nam wydaje się pożądane i praktyczne lub co uważamy za najstosowniejsze w dzisiejszych czasach. Co się tyczy namiotu zgromadzenia, miejsca Bożego zamieszkania pośród ludu izraelskiego, Mojżesz trzykrotnie został napomniany, aby wykonać wszystko dokładnie według wzoru przybytku i wzoru wszystkich jego sprzętów, które pokazał mu Bóg. Jak to czytamy w II Księdze Mojżeszowej, 25 rozdział, 9 werset, 40 werset, a także 26 rozdział, 30 werset. To samo poważne napomnienie dotyczy dzisiaj nas, którzy budujemy Kościół, będący mieszkaniem Boga w czasie łaski. Oby szczerym życzeniem nas wszystkich było nieustanne podążanie za wzorem pokazanym nam w Słowie Bożym. Pierwsza rzecz to jest taka, że jest jeden mistrz. Wcześniej już zostało wykazane na podstawie Słowa Bożego, że publiczna duchowa służba głoszenia słowa i nauczania powinna być sprawowana jedynie przez tych, którzy zostali obdarowani odpowiednimi darami przez Chrystusa i powołani przez Niego do służby.
czy to w pełnym wymiarze czasu, czy też nie. Stąd widzimy, że ludzkie mianowania i ordynacje nie powinny mieć miejsca w świętej pracy, jaką jest duchowa służba. Dlatego też najważniejsze jest, aby sługa Chrystusowy miał nieustannie przed oczami, kto go powołał. Powołał go Pan Jezus. Kto go powołał i wyposażył do służby. Jeśli Pan posyła, Pan zaopatruje. Niezmiernie ważne jest, aby nie zapomniał o tym, że Chrystus jest jego żywą głową w niebie, że to pod jego chorągwią ma służyć i jego wskazań przestrzegać. Sam Pan powiedział, jeden tylko jest nauczyciel, dosłownie, Pan, mistrz wasz, Chrystus, a wy wszyscy jesteście braćmi. Tak przecież Słowo Boże pokazuje nam Mateusza 23,8. Jest decydującą sprawą, aby sługa Boży zachował osobistą wolność, by służyć jedynie swemu mistrzowi i głowie i nie dał uwikłać się i skrępować jarzmem niewoli poprzez systemy religijne, władze i zwierzchności, które częstokroć krępują ruchy i uniemożliwiają podążanie za bezpośrednimi wskazaniami jego Pana i Zbawiciela. Apostoł Paweł jest dla nas w tej kwestii wyśmienitym przykładem. Nie uznawał nad sobą nikogo za swojego Pana czy zwierzchnika z wyjątkiem Chrystusa. Wielokrotnie podkreślał, że nie otrzymał swej służby od człowieka, lecz od Pana. Galacjan 1 rozdział 10 do 20 wersetu o tym mówi. Gdy Pan zlecił swym apostołom, aby wyruszyli w świat z Ewangelią, powiedział, dana jest mi wszelka moc na niebie i na ziemi, jak to mówi Mateusza 28:18. Nie zrzekł się nigdy tej mocy i zwierzchności, ani też nie przekazał jej nikomu innemu na ziemi, ani papieżowi, ani biskupowi, ani nikomu innemu o pretensjonalnym tytule. Duch Święty jest jego jedynym prawnym wikariuszem i namiestnikiem. Fakt ten jest bardzo wyraźnie przedstawiony w pismach nowotestamentowych, w których nie znajdujemy żadnych zmianek ani podłoża dla myśli o religijnych systemach, gdzie ustanawia się kościelne zwierzchności sprawujące władzę nad sługami Chrystusa, znajdującymi się wobec nich na podległej, służalczej pozycji. Podobne zwierzchnictwo jest zawłaszczeniem autorytetu Chrystusa i targnięciem się na jego stanowisko głowy Kościoła. Prawdą jest, że wszyscy mamy być ulegli względem siebie nawzajem oraz że młodsi mają okazywać uległość względem starszych, pracując w zależności od siebie i w społeczności, jak to mówi nam pierwszy list Piotra, 5 rozdział, 5 werset. Niezbędna jest także karność w Kościele, powstrzymująca cielesną działalność i aktywizm, jednakże jedynie Chrystus ma autorytet i zwierzchność nad swymi sługami oraz prawo do sterowania nimi w dowolny sposób w wyznaczonych im zadaniach. To On powołuje ich, udziela im darów, uzdalnia i szkoli do swej służby. Jedynie On ma prawo określenia, gdzie i kiedy mają służyć i jakie poselstwo przekazywać. Nikt nie ma prawa, by wdzierać się pomiędzy Pana Żniwa i Jego sługi lub sprawować nad nimi władzę. Nawet apostoł Paweł, który posiadał nieporównywalny z nikim w dzisiejszym Kościele autorytet apostolski i prawo, aby wysłać w pole Tymoteusza czy Tytusa, którzy zostali powołani przez Boga do współpracy z Pawłem, nie usiłował zmuszać, czy też przyjmować władczej pozycji wobec Apollosa, każąc mu udać się do Koryntu. Pragnął gorąco, aby się tam udał i pomógł tamtejszym wierzącym. Ale gdy spostrzegł, że w tym momencie nie było to zgodne z przekonaniem Apollosa, pozostawił mu wolność, aby postąpił zgodnie ze wskazówkami swego Pana. Tak uczy pierwszy list do Koryntian, 16 rozdział, 12 werset. Sługa Chrystusowy, który zdaje sobie sprawę z faktu, że to Pan jest jego jedynym mistrzem i głową, będzie zawsze zabiegał o to, by podobać się temu, który go do wojska powołał, tak mówi 2 Tymoteusza 2,4, i wykonywać jego wolę.
Jak ktoś świadomy powołania do służby przez Pana może dać się nająć na sługę denominacji i czynić, co zlecają mu ludzie? Najemnik staje się automatycznie sługą tego, który go najął i musi zabiegać o jego uznanie. Czyż nie przystoi, aby jako sługa Chrystusa był wolny do jego dyspozycji? Gdziekolwiek i kiedykolwiek by jego Pan nim kierował, z całą pewnością. I tak po raz wtóry apostoł Paweł jest dla nas szlachetnym przykładem. Do Galacjan napisał: a teraz, czy chcę ludzi sobie zjednać, czy Boga? Albo czy staram się przypodobać ludziom? Bo gdybym nadal ludziom chciał się przypodobać, nie byłbym sługą Chrystusowym, jak mówi nam list do Galacjan, 1 rozdział, 10 werset. Apostołowie częstokroć nazywali siebie sługami Chrystusowymi. Tak przecież mamy zapisane w Rzymian, 1 rozdział, 11 werset. 2 Piotra, 1 rozdział, 1 werset. Judy 1. Będąc nabytymi za cenę Jego kosztownej krwi, jesteśmy napominani, abyśmy nie byli niewolnikami ludzi. Tak przecież mówi 1 list do Koryntian 7:23. Mamy usługiwać jedni drugim w miłości, ale pamiętając, że Chrystus jest naszym Panem.